Siemaneczko, robię sobie, że tak powiem, sam sobie wymyślam, jakie sobie tam jedzenie robić i, że tak powiem, nie jadę z przepisów i też zdrowe, staram się też na przykład nie jeść za dużo mięsa, no bo mięso też nie jest takie, żeby się tutaj codziennie. To jest tak, mamy pyry, oczywiście ugotowane w mundurkach, czy tam w skorupkach, komu jak pasuje. Tu mam gotowaną marchewkę, pietruszkę, cebulę. I tak. Te pyry sobie udusimy. I wy hejterzy, zwłaszcza weźcie się za normalne jedzenie, bo z wami coraz gorzej, chłopaki i dziewuchy. No bez kitu, bo jak ja widzę, jakie wy tam kurwa bzdury czasami piszecie, to ja będę specjalnie robił wszystko dla was, żebyście wy się nawrócili, bo wy jesteście bardzo zbłądzeni. Wy mi będziecie pisać, przecież ty jesteś mefedroniarz, no wy kurwa zjeby. Przepraszam, nie chcę was obrażać, no ale jesteście po prostu zajebiści. Z tego względu, że gdyby nie wy, to ja nie wiem, czy bym niektóre filmiki nagrał. Więc możecie być świadomi tego, że pozwalacie mi się rozwijać i proszę hejterów o jak największą liczbę hejtu. Ci, którzy to robią po prostu z takiej czystej zawiści, z czystego chamstwa, no bo to i tak do was wróci. Dlatego mnie to tam, wiesz, tylko no, może jest to trochę przykre, nie mówię, że jest to miłe, ale ja się tym nie przejmuję. Po prostu no wiem, że niektórzy ludzie nigdy nie zrozumieją drugiego człowieka, no bo po prostu są zbyt bardzo zapatrzeni w siebie, egoiści, a najczęściej jeszcze są to tacy ludzie, co siedzą przed komputerem albo w telefonie całymi dniami i tak naprawdę nic innego nie potrafią w życiu robić. Aha, ja tutaj tak, pyry gotowane, marchew gotowana, cebula i pietruszka, korzeń pietruszki. To wszystko sobie ugotowałem. Cebula, marchewka, pietruszka razem. No i tak się to gotowało, no nie wiem, dosyć długo. Żeby się tak dosyć dobrze, że tak powiem, wygotowało, żeby było miękkie. I sobie to mieszam. Kary barabasza. Oczywiście smolec na patelni musi być tak rozpuszczony całkowicie, rozgrzany. Wiecie hejterzy, że nawet smalec jest lepszy od was? Bo on wie, chociaż zna swoje przeznaczenie, wie do czego jest. A wy nawet nie wiecie, kim wy jesteście. Bo w świecie fizycznym was prawie że nie ma. Jesteście bagnem umysłowym. A w internecie próbujecie być gwiazdami. Ja nawet bym chciał, żebyście, wiecie, jakbyście mi napisali naprawdę coś, co jest prawdą i ze swojego prywatnego konta i mi na Facebooku, już podawałem mojego Facebooka, może każdy mnie napisać, to ja bym się cieszył. I jeszcze, ja bym z wami normalnie rozmawiał, przecież ja bym was nie poniżał, bo wy sami się poniżacie tym, jak się zachowujecie. To jest, no to sami jesteście poniżeni przez samych siebie i no ale widocznie na to zasługujecie. Ale tak prawdę mówiąc, nauczcie się szacunku przede wszystkim do siebie, bo jak będziesz szanował siebie, będziesz szanował innych ludzi. A jak ci się coś nie podoba, to po prostu nie oglądaj, a jak oglądasz, a ci się nie podoba, no to świadczy o tobie, jakim jesteś, że tak powiem, no w ogóle nie jesteś w ogóle godny oglądać takiego kanału, jak tego nie rozumiesz. I właśnie, i że ktoś coś mówi, a wy tego nie rozumiecie, no to pomyślcie, kto jest głupi? Ten, co coś mówi, co mówi prawdę? Czy ten, co nie rozumie? No, to jest sprawa dość prosta i logiczna. Tu muszę sobie wymieszać, bułkę tartą dodaję do tego. I mieszam, żeby to było porządnie wymieszane. Bo ja sobie robię takie kotleciki z tego, smażę. I ogólnie no kotlet
takie są te, no nie wiem, to nazwę kotlety. Nie jestem kucharzem, tylko sam sobie wymyślam i sam sobie gotuję to, co mi pasuje, co czuję, że mój organizm dobrze przyjmuje i dobrze trawi. I zawsze tak robiłem, już od dawien dawna. Bo jak wy, niektórzy hejterzy, siedzicie tylko u mamusi i mamusia wam gotuje, tak ja od 20 roku życia mieszkałem sam, zarabiałem sam na siebie od 16 roku życia, gdzie wy, gdybyście przeżyli to co ja, to byście posrali się w gacie i piszecie mefedroniarz, mefedroniarz, kurwa, no jesteście jebnięci. Sami pewnie ćpacie, lecicie z tematem, no i wszystkich oceniacie swoją miarą. Ktoś, kto pracuje od dziecka i mieszka sam, utrzymuje wszystko, to no musi mieć jakąś równowagę zachowaną w swoim życiu. No wy jesteście po prostu, no widać, że nieudacznicy życiowi, ale ja do, no nie będę, no, może czasami was poobrażam, tak jak wy mnie, ale przynajmniej robię to i wiecie, że to ja robię, że to ja was obrażam, a wy obrażając mnie, to nawet nie mam pojęcia, co to jest. No ale robimy sobie tak. Każdy, no, no wiadomo, ja na przykład tak sobie wymieszam to. Takie jest, że wszystko jest, tak powiem, że tak powiem, zlane trochę. Aha, jeszcze jak gotowałem marchew, pietruszkę, cebulę i jeszcze zapomniałem powiedzieć, bo papryka się do tego była. Także czasami nawet nie dodaję w ogóle żadnych przypraw, bo cebula już ma taki fajny smak i jak się to wszystko połączy, te warzywa, to nawet ja czasami nie stosuję nawet przypraw żadnych. Aha, pod filmikiem ktoś tam napisał, że kupiłeś dom, a gdzie ty pracujesz, gdzie pracowałeś, więc mówię, od 16 roku życia pracowałem i nadal, że tak powiem, tylko że teraz jestem na rencie, na zasiłku rehabilitacyjnym, mam bark wyrwany. I że skąd miałeś pieniądze na to, na tamto? Wiem, że nie uwierzycie. Dostałem od bezdomnego. Przyjechał pan Andrzej z Kieksza. Mówi, cześć, jestem bezdomnym. Tutaj masz na wpłatę własną. Tu masz na samochód. I pan Andrzej z Kieksza. Niestety już nie żyje. Ale wspaniały człowiek. Wspaniały człowiek. Pan Andrzejek. I ja myślę, że takich bezdomnych jest więcej, którzy jeżdżą i rozdają ludziom pieniądze, rozdają samochody, wszystko co tam, co dusza zabraknie, człowiek może dostać. Od bezdomnego, właśnie, od bezdomnego. Tylko że ten bezdomny też dał mi kredyt na 30 czy 40 lat, ale to jest nieważne. Ważne, że wy jesteście kurwa zadowoleni z siebie. I teraz tak, naród grzany, smalec. Na takim dość głębokim tłuszczu, jak widzicie, to robię. Kafik! Jesteś tu? Chcesz? O, chcesz to nie z tej miski. A, jesteś na żarty, widzę. O, a jednak wyszedłeś. No dobrze. Aha, zmierzymy trochę ogień. Wiadomo, lepiej to na wolniejszym ogniu. No i nie powiem wam ile smażyć minut, co, jak, bo no ja zawsze sobie stoję przy tym i patrzę po prostu jak to wygląda, obracam i no i wtedy wiem, po tym wiem, czy jest dobre, czy nie jest dobre. A i dziękuję za komentarze z Choroszczy. Dużo jest takich komentarzy. O. Tyk. To się ogólnie dosyć szybko robi, dlatego lepiej to robić na małym ogniu, żeby to się dłużej porobiło i w środku będzie jednak takie, wydaje mi się, lepsze. Bo będzie porządnie wysmażone. Nie przypala się. Gitara. No i
co mogę powiedzieć? Jeżeli ktoś ma bóle, powiedzmy, brzucha, jak zje obiad, je mięso, odstawcie może na jakiś czas to mięso, zastąpcie sobie właśnie warzywami, takimi rzeczami lekkostrawnymi. Wiadomo, nawet organizm pobiera mniej, ja tak to odczuwam, mniej energii na trawienie, jak coś jest lekkostrawne i ogólnie człowiek ma więcej siły i lepiej się czuje. No i wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo dobry sposób. Tak to wygląda, jak się smaży. A tylko też trzeba uważać właśnie, żeby się nie przypaliło. Dlatego na małym ogniu. I są to tylko w sumie warzywa, nie ma tutaj żadnego mięsa. I warzywa są z warzywniaka, ze sklepu w Zachowie, a nie jakieś dęte z marketu. Wy se tam możecie żreć. Te marketowe, zobaczcie, ogólnie zamówiłem sobie miernik. Ja wiem, co ja jem, ale hej, też ja się o was martwię, bo wy jesteście coraz głupsi i zamówiłem miernik i będę mierzył w jedzeniu, co ile przekracza substancje tam, co ile przekracza normy w ogóle, ile jest rakowych rzeczy, o których nie macie pojęcia i to żrecie, a potem pleciecie głupoty, bo w zdrowym ciele zdrowy duch i to już od dawien dawna się tak mówi, ale oczywiście wy i tak tam część może się nawróci i to zrozumie, ale część to i tak już zostanie już na zawsze tacy, jakicy chcą. I siedźcie sobie tam w tym internecie, tam jest wasz stworzony przez was świat wirtualny.